Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, astrolog Ewa. Dziś mamy przepiękny, niedzielny poranek. Mam nadzieję, że dzisiejszy poranek zechcą Państwo spędzić z nami i z astrologią, bowiem będę dziś dla Państwa robić horoskopy, także już zapraszam do telefonów. Numer doskonale znany 708 588 444 to jest numer prowadzący tutaj do mnie bezpośrednio na wizję. Jeżeli chcecie Państwo odkryć tajemnice, które skrywa Wasz horoskop, to zapraszam. Potrzebuję Waszych danych, przede wszystkim daty urodzenia, jak również godziny oraz miejsce urodzenia. Miejsce mam tutaj na myśli oczywiście miejscowość, w której przyszliście na świat. Może mniej istotna jest informacja, czy urodziliście się w szpitalu, w domu, w tramwaju, w taksówce, w samolocie, w pociągu. Bardziej tutaj potrzebna jest nazwa miasta, czy też miejscowości, w której się urodziliście. Także serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli nie chcecie Państwo rozmawiać o swoich problemach na szerokim gronie, przy szerokim gronie całej właściwie Polski i nie tylko, bo przecież oglądają nas również widzowie poza Polską, to możecie Państwo zadzwonić pod numer 708 788 660. To jest numer, który prowadzi poza wizję. Tam możecie Państwo porozmawiać z jednym z naszych losowo wybranych doradców. Na pewno będzie to ktoś, kogo znacie i mam nadzieję bardzo, bardzo lubicie. I właśnie z takim doradcą będziecie mogli porozmawiać na wszystkie tematy, jakie tylko będziecie chcieli. Zwracam Państwa uwagę na wizytówki naszych doradców, którzy są zalogowani w domach i czekają na Państwa telefony. Dostępna jest w tej chwili runistka Beata, więc jeżeli chcielibyście uzyskać porady od wyroczni runicznej, to dzwońcie koniecznie do Beaty. Wolna jest również magiczna Merlina. Ona również czeka na Państwa telefony i chętnie wskaże wyjście z Waszych problemów. Także pamiętajcie również właśnie o naszych doradcach, którzy czekają w domach. Dostępna w tej chwili jest również wróżka Jolanta. No i telefon do mnie tutaj na wizję 708 588 444. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, które może niekoniecznie dotyczą Waszego horoskopu, to ja mam ze sobą karty Tarota, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, oczywiście będę mogła uzupełnić przepowiednię astrologiczną właśnie wróżbą z Tarota, czy też wróżbą właśnie z ziaren kukurydzy, więc jeżeli trzeba będzie, to oczywiście użyję również tych narzędzi dywinacyjnych. A może macie Państwo właśnie jakieś konkretne pytanie, może niekoniecznie akurat interesuje Was horoskop, czy to, co planety zapowiadają dla Państwa na najbliższe miesiące, tylko właśnie macie jakieś, prawda, bardzo ważne pytanie, więc bardzo serdecznie zapraszam. No i może w oczekiwaniu na pierwszego widza, który trafi tutaj do mnie na antenę, opowiem, co mamy dzisiaj na niebie. Pierwsze, co tutaj tak najbardziej zwraca uwagę, to kwadratura Księżyca do Jowisza. O właśnie, tutaj mamy Księżyc w znaku ryb i Jowisz w znaku bliźniąt. No i to jest ciekawy układ, dlatego że Księżyc w znaku ryb jest bardzo, bardzo mocny. Mówi o tym, że dzisiaj chętnie spotkamy się z rodziną, chętnie zasiądziemy do suto zastawionego stołu i dziś raczej będziemy mieli ochotę na tradycyjne potrawy. Natomiast Jowisz dodaje takiego elementu przesady, więc jeżeli spotkamy się z rodziną, to będzie to bardzo szerokie rodzinne grono. Jeżeli spotkamy się przy grillu, to z całą pewnością będziemy bardzo dużo jeść i bardzo pysznych rzeczy, dlatego że Jowisz daje przesadę, więc dzisiaj całkiem możliwe, że po prostu zjemy co nieco za dużo. Ale za to te spotkania w gronie rodzinnym będą bardzo, bardzo udane. Natomiast aspekt, który
na który trzeba zwrócić baczną uwagę, to jest opozycja Merkurego do Saturna. I to nie jest już takie miłe jak kwadratura Księżyca z Jowiszem, dlatego że Merkury to planeta, która mówi o porozumiewaniu się, o komunikacji, przemieszczaniu, o handlu, o podróżach, a Saturn, tam gdzie go mamy, to czego się tknie Saturn, tam pogarsza tę sprawę. Dlatego właśnie takie dziedziny jak podróże, jak handel, jak porozumiewanie się dzisiaj będzie osłabione. Myślę, że jest to istotna wiadomość, zwłaszcza w kontekście powrotów z długiego majowego weekendu. Dobrze by było wyjechać wcześniej niż planowaliśmy, dlatego że możemy utknąć w wielkim korku. Mogą spotkać nas na przykład na drodze różnego rodzaju objazdy, o których nie wiedzieliśmy, i innego rodzaju niespodzianki, które sprawią, że nasza podróż znacznie się wydłuży. Więc dobrze jest wcześniej wyruszyć z domu albo dobrze zaopatrzyć się na ewentualność właśnie takiego dłuższego postoju w korku, bo niestety właśnie taki układ planet zwiastuje dzisiaj kłopoty w podróży. Dodatkowo dziś możemy mieć kłopot, żeby porozumieć się z bliskimi. Dzisiaj może się zdarzyć tak, że ktoś nie odbierze naszego telefonu, ktoś nie przeczyta naszego maila czy SMS-a, nawet jeżeli będą to ważne wiadomości, to jakimś magicznym sposobem ta wiadomość do nadawcy nie dotrze. Także no, dziś musimy uzbroić się po prostu w cierpliwość i myślę tak nie tupać nogami ze złości, jak już będziemy stać w tym korku, ale równie dobrze możemy utknąć na lotnisku, jeżeli podróżujemy samolotem czy na dworcach, jeżeli podróż planujemy odbyć pociągiem czy autobusem, więc dzisiaj musimy się przede wszystkim przygotować na różnego rodzaju niespodzianki w podróży, ale myślę, że przede wszystkim będą to różnego rodzaju opóźnienia. Przy takim układzie planet sprzęty elektroniczne mogą gorzej działać, tak więc zanim wyruszymy w podróż, dobrze by było, żebyśmy dobrze naładowali telefon komórkowy, dobrze sprawdzili nawigację samochodową, no i oczywiście sprawdzili stan naszego auta, czy rzeczywiście tutaj nie ma jakichś takich drobnych usterek, które sprawią, że później auto odmówi posłuszeństwa i rzeczywiście nasza podróż przez to się wydłuży. Także na to należy dziś zwrócić, myślę, szczególną uwagę. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze aspekty w dniu dzisiejszym. W kolejnych dniach przede wszystkim, co będzie takiego bardzo istotnego, ja może tutaj zademonstruję, jak będzie to wyglądało. Tylko tak, muszę sobie przestawić na dni. No właśnie, za kilka dni, na przykład tutaj mamy 8 maja, dojdzie do koniunkcji między Marsem a Merkurym, co też może zdradzać, że czekają nas różnego rodzaju kłótnie, awantury, więc dobrze by było, gdybyśmy uważali na słowa. Przede wszystkim osoby z początku drugiej dekady znaków byka, skorpiona, lwa oraz wodnika, dlatego że nawet najdrobniejszy szczegół wyprowadzi te osoby z równowagi i czasami z błahostki może się zrobić poważny problem, więc dobrze by było nie drażnić przede wszystkim tych osób. Więc jeżeli mamy wśród znajomych czy wśród rodziny właśnie osoby spod byka, lwa, wodnika lub skorpiona i jeżeli właśnie przede wszystkim są to osoby z początku drugiej dekady, no to trzeba wykazać się dużą cierpliwością wobec tych osób, dlatego że one będą bardzo takie no, kłótliwe i dobrze by było nie prowokować ich, schodzić im z drogi, ustąpić dla świętego spokoju, dlatego że tak jak wspomniałam, z małego drobiazgu może się zrobić wielka kłótnia, wielka awantura. Natomiast jeżeli sami jesteśmy właśnie urodzeni w tych znakach, no cóż, dobrze by było powiedzieć, trzymajmy język za zębami. Natomiast w praktyce to i tak się nie da, nawet jeżeli my o tym wiemy, że akurat układ planet bardzo podsyca tutaj nasze chęci do kłócenia się i do walczenia o swoje racje
to i tak nie będziemy w stanie nad sobą zapanować, bo tak już jest, bo wiedza astrologiczna niestety nie uchroni nas przed wpływem planet. To, że my wiemy, że mamy na przykład tranzyt Saturna, to jeszcze wcale nie znaczy się, że nie będziemy cierpieć. Możemy troszkę mniej cierpieć, wiedząc o tym, że to nie jest nasza wina i tak już po prostu musiało być. Natomiast no, nic na to nie poradzimy i tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, więc jeżeli wiemy, że grożą nam kłótnie, czy postaramy się nad tym zapanować, spróbujmy, czy się uda. Mało prawdopodobne, ale może chociaż warto spróbować. I ja może dzisiaj jeszcze Państwu opowiem chociaż o takiej ciekawostce astrologicznej. Co prawda pan Piotr Gibaszewski z całą pewnością o tym opowiadał, chociażby mówiąc o tym, co nas czeka w maju. No właśnie, w tym roku ten maj, wprawdzie miesiąc wiosenny, miesiąc piękny, wreszcie mamy upragnioną wiosnę, na którą tak długo czekaliśmy, natomiast układy planet, zwłaszcza na maj, są dosyć takie, można powiedzieć, wybuchowe, żeby nie powiedzieć agresywne. Dużo się będzie działo na niebie, dużo zmian planetarnych i dużo takich aspektów wnoszących no, duże zmiany w naszym życiu. I myślę, że jednym z ważniejszych wydarzeń astrologicznych, jeżeli chodzi o miesiąc maj, to jest przede wszystkim zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce 10 maja. I tutaj właśnie mam horoskop tegoż właśnie zaćmienia. Także możemy zobaczyć, jak wygląda horoskop tego zaćmienia i cóż my tutaj przede wszystkim widzimy. Zaćmienie będzie miało miejsce w znaku byka, ale jak widzimy tutaj na samym dole mamy właśnie widoczne to zaćmienie. I teraz oprócz jeszcze Słońca, Księżyca i węzła księżycowego, bo właśnie wtedy dochodzi, prawda, do zaćmień Słońca lub Księżyca, oprócz, prawda, tych podstawowych elementów mamy jeszcze Marsa, więc to sprawi, że będziemy bardziej kłótliwi. Do tego mamy jeszcze Merkurego, co dodatkowo podsyca właśnie ten aspekt kłótliwości, ale może zesłać gwałtowne, takie może nie tyle gwałtowne, bo to złe słowo, niespodziewane podróże albo niespodziewane wiadomości. I mamy jeszcze Wenus. Na szczęście Wenus przeszła już tutaj do innego znaku, czyli do bliźniąt, więc właściwie Wenus, mimo tego, że jest blisko tutaj tego zaćmienia, ona już nie będzie aż tak bardzo wpływała i dobrze, bo Wenus mówi o pieniądzach i o miłości. Natomiast ten zestaw w tym zaćmieniu i tak sam w sobie jest dosyć wybuchowy. I teraz jak widzimy, to zaćmienie będzie miało miejsce w 19 stopniu i 31 minucie byka. Więc przede wszystkim to zaćmienie najbardziej odczują właśnie osoby, które urodziły się w 19 dniu trwania znaku byka, czyli można powiedzieć, że to jest przełom, właściwie sama końcówka drugiej dekady. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że to zaćmienie najbardziej wpłynie na osoby urodzone w znaku byka i to jest właśnie koniec drugiej dekady, początek trzeciej, ale nie tylko byki będą musiały poradzić sobie z tą energią zaćmienia, bo dotyczyło to będzie również inne znaki, a właściwie nas wszystkich i zaraz powiem w jakim stopniu, bo to wszystko zależy od tego, jak układają się planety w naszym horoskopie. Oczywiście opozycją do znaku byka to jest oczywiście znak Skorpiona, dlatego Skorpiony również z końcówki drugiej dekady i z początku trzeciej dekady, one również będą bardzo narażone na wpływ tegoż właśnie zaćmienia. Podobnie lwy i wodniki, dlatego że one odbiorą kwadraturę tutaj właśnie od tego zaćmienia. Oczywiście te osoby urodzone pod koniec drugiej dekady i na początku trzeciej dekady właśnie tych wymienionych znaków, one odczują to najsilniej, ale to nie znaczy się, że inne osoby mogą się cieszyć, inni tam, prawda, te byki, skorpiony będą, prawda, przeżywały no, takie, można powiedzieć, emocjonalne zamieszanie, a inni będą mogli się tylko przyglądać, jak oni się męczą. To nie tak.
Bo właściwie cały zodiak tutaj musi bardzo, bardzo uważać. To wszystko, tak jak powiedziałam, zależy od tego, w jakich znakach mamy planety i oczywiście w jakim stopniu. No i ważne są również osie horoskopu, bo jeżeli na przykład ktoś ma ascendent w znaku byka, to również bardzo mocno odczuje to zaćmienie, lub też jeżeli ma tam oś chociażby medium celi i mum celi. Także bardzo ważne jest, żeby wiedzieć właśnie, jakie dziedziny życia dotknie, w jakiej dziedzinie życia będzie się realizowało to zaćmienie w każdym indywidualnym przypadku. Także ja zachęcam do telefonów. Jeżeli podacie mi Państwo swoje dane do horoskopu, wówczas będę mogła nałożyć Państwa horoskop na horoskop zaćmienia i wtedy dowiemy się, w jakim stopniu to zaćmienie z 10 maja będzie miało wpływ na Państwa życie. Przypominam również, że Państwo, którzy mieszkacie poza granicami Polski, również możecie skorzystać z mojej porady, dzwoniąc pod numer +48 22 463 42 78. Następnie podajecie dane karty kredytowej, dane są weryfikowane, a po weryfikacji trafiacie tutaj do mnie na wizję i przez 10 minut rozmawiamy na temat Waszego horoskopu. I koszt takiej 10-minutowej rozmowy wynosi 50 zł. Także serdecznie zapraszam. Może akurat tak się składa, że właśnie jesteście za granicą, nawet jeżeli nie mieszkacie tam na stałe, tylko po prostu wyjechaliście na chwilę i coś ważnego się wydarzyło. Może spotkaliście jakąś ważną, wyjątkową osobę, może dostaliście jakąś ciekawą ofertę pracy, no i chcielibyście się dowiedzieć, cóż z tego dalej wyniknie. Czy rzeczywiście ta nowo poznana osoba będzie partnerem na długie lata, czy też będzie to tylko przelotny romans, czy Wasze horoskopy do siebie pasują, czy też wręcz odwrotnie są jakieś trudności w tych horoskopach, to oczywiście jeżeli podacie mi Państwo dane, to ja będę mogła dla Państwa taką analizę wykonać. Ale może wróćmy tutaj do naszego zaćmienia Słońca. Więc tak jak wspomniałam, najbardziej odczują to byki, właśnie skorpiony, wodniki i lwy, dlatego że to zaćmienie wpłynie na ich słońce. I cóż takie osoby mogą przeżyć? Przede wszystkim duże emocjonalne zamieszanie, bo podczas zaćmienia my nie myślimy racjonalnie. Właściwie do głosu dochodzą nasze takie ukryte emocje, nasza podświadomość. My może nie zdajemy sobie w pełni z tego sprawy, bo nam się wydaje, że my oczywiście w pełni wszystko kontrolujemy. Natomiast przyjdą takie wydarzenia, które w pewien sposób nami wstrząsną. Będziemy przynajmniej przez około tygodnia, tak właśnie myślę, że to zaćmienie pomału już zaczyna działać. Także do 10 maja możemy tutaj odczuwać takie emocjonalne zamieszanie, ale witam pierwszą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, nazywam się Jadwiga. Czy może mi Pani popatrzeć w mój horoskop? Tak, bardzo chętnie. Proszę podać swoją datę urodzenia. 29 marca 1953. Tak. Czy jeszcze coś potrzeba? Godzinę urodzenia zna Pani? 21:15. Świetnie. A miejsce urodzenia? 60 km na północ od Warszawy. Dobrze, to teraz zobaczymy, cóż tutaj planety dla Pani szykują na najbliższy czas. Pani Jadwigo, czy w horoskopie szukamy jakichś konkretnych informacji, czy tak ogólnie? Tak, może co się dobrego wydarzy w moich uczuciach. Tutaj mam, jestem świeżo po takim rozstaniu, może jakiś wpływ to będzie miało. Ogólnie w tych sprawach proszę popatrzeć. Dobrze. Zaraz zobaczymy, tutaj już mam horoskop. I cóż tutaj, no tak, Pani jest przede wszystkim piękną kobietą, to widać od razu, dlatego że ma Pani koniunkcję Marsa z Wenus i to jeszcze w znaku byka, więc to mówi o urodzie. Naprawdę nie powinna mieć Pani absolutnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o partnerstwo, dlatego że mężczyźni bardzo zwracają na Panią uwagę. Ponadto ma Pani Jowisza, dobroczynnego Jowisza w 7 domu, blisko descendentu, co też może mówić o tym, że dla Pani partnerstwo jest bardzo, bardzo ważne.
i ma Pani szczęście w ogóle do ludzi. Spotyka Pani na swojej drodze ludzi bardzo pomocnych, ludzi na, może nawet na wysokich stanowiskach, może nawet zamożnych, którzy znacząco wpływają na Pani życie. No tak, tylko w tym partnerstwie jakoś trudno, z tymi uczuciami trudno. To może być chwilowe, dlatego że przy takim horoskopie tutaj nie powinno być absolutnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o partnerstwo. Także to może być po prostu spowodowane jakimś tranzytem i może stąd, Saturna zapewne. I dlatego tak się właśnie dzieje. Natomiast tak, Pani Jadwigo, czy Pani się wybiera w podróż w najbliższych dniach? No, ale niedaleko. No niedaleko, nie musi być na drugi koniec świata. To może być jakaś bliska podróż, mi się tutaj tak zaznacza, już właśnie w najbliższych dniach. Natomiast tak, radziłabym zwrócić uwagę na zdrowie właśnie w połowie maja, dlatego że Saturn, który zrobi opozycję do Marsa w Pani horoskopie, może przynieść osłabienie zdrowotne lub też mogą wyjść, czy raczej ujawnić się choroby przewlekłe, które Pani ma, o których może Pani nawet wie. Po prostu one dadzą o sobie znać. Mogą to być problemy z kośćmi, mogą to być problemy na przykład z gardłem czy z trawieniem. Rozumiem. Bo byki, bo Pani ma dużo planet w byku, pomimo tego, że Pani ma słońce w baranie, ale to jest duży wpływ znaku byka, więc byki lubią dobrze zjeść. Co też może mówić o tym, że później są, prawda, problemy żołądkowe. Także proszę zwrócić na to uwagę, ewentualnie jeszcze kości, reumatyzm i może wizyta u stomatologa też by się przydała. No nawet jest umówiona. Aha, no właśnie. To wyprzedziłam horoskop, tak? Tak, to dobrze. Natomiast cóż my tutaj mamy dalej? Dobrym czasem właśnie na miłość. To jest przełom czerwca i lipca tego roku, więc całkiem możliwe, że właśnie na przełomie tych miesięcy uda się spotkać miłość. Natomiast zobaczymy dalej, czy rzeczywiście uda się tę miłość utrzymać. Nie widzę złych wpływów, w związku z tym wydaje mi się, że jeżeli Pani faktycznie kogoś pozna na przełomie czerwca i lipca, to uda się utrzymać tę relację na dłużej. Także pod tym względem powinno się pozytywnie tutaj dziać, także proszę mieć oczy szeroko otwarte właśnie na przełomie czerwca i lipca. Teraz tak, na początku sierpnia widzę bardzo dobre wpływy Jowisza na Pani Słońce, co też może mówić o przypływie pieniędzy. Ogólna sytuacja finansowa powinna się poprawić. Może to też zwiastować przypływ radości, optymizmu. Natomiast pod koniec sierpnia proszę znowu zwrócić uwagę na zdrowie, bo znowu powtarza się ten aspekt Saturna do Marsa, który może spowodować osłabienie i ujawnienie się tych dolegliwości takich chronicznych. Natomiast tak, wrzesień spokojnie, w październiku, zwłaszcza w drugiej połowie października, tutaj widać jakieś takie ożywione kontakty z ludźmi, ewentualnie może jakiś kurs, może jakieś szkolenie. Tutaj się zaznacza, nie wiem, czy Pani coś takiego planuje, chociaż do jesieni mamy jeszcze... Na razie jeszcze nie wiem. Mamy jeszcze tutaj dużo, dużo czasu. Natomiast tak, w listopadzie widzę, czeka Panią pod koniec listopada, czekają Panią jakieś bardzo, bardzo duże zmiany w życiu. Dlatego, że będzie Pani pod bardzo silnym wpływem planety Uran, a Uran zawsze przynosi takie niespodzianki od losu. Myślę, że Pani lubi niespodzianki, ponieważ no, jest Pani spod znaku barana, więc im więcej zmian w życiu, tym lepiej, tym jest życie ciekawsze. Także w listopadzie proszę się spodziewać dużych zmian. Na czym miałyby polegać? One najprawdopodobniej, nie wiem, czy Pani nie zamierza się może albo przeprowadzić, albo jakiegoś remontu w domu nie planuje. No ani jedno, ani drugie, ale nigdy nic nie wiadomo. Bo tutaj mi się bardziej zaznacza właśnie na zasadzie jakiegoś remontu, bo tutaj inny aspekt też by to troszkę potwierdzał. Natomiast ewentualnie może być jakaś podróż też, bo to są aspekty do Merkurego. Czyli może być podróż, może być właśnie jakiś remont. Natomiast tak, w listopadzie mamy te duże zmiany. Ten sam aspekt powtórzy się ponownie pod koniec stycznia 2014 roku i pewnie gdzieś jeszcze będzie. Natomiast widzę na pewno, że Pani będzie miała jeszcze kwadraturę Urana do Urana, co też zapowiada takie rewolucyjne zmiany. Po prostu Pani będzie chciała odciąć się od przeszłości, pozamykać stare sprawy i żyć w końcu dla siebie. Wreszcie Pani się przestanie przejmować tym, co mówią o Pani inni i co myślą o Pani inni. Pani po prostu postawi na siebie i przede wszystkim
na siebie i już nie da Pani sobie wmówić, że należy, prawda, tutaj być uczynną i dobrą i wszystkim pomagać, bo Pani dojdzie do wniosku, a mnie to kto pomoże? I dlaczego mam się rozdawać wszystkim, skoro mnie się też należy coś od życia, bo takie właśnie, taki sposób myślenia zawsze wnosi uran, taki bunt przeciwko właściwie wszystkiemu. Rozumiem. Czy mogę jeszcze zadać jedno pytanie? Tak, oczywiście. Proszę Pani, czy wpływ, no właśnie tego horoskopu urodzeniowego, znaczenie tego horoskopu mogło mieć wpływ na nieudany mój związek i rozstanie z moim partnerem? Na pewno tak. A kiedy miało miejsce to rozstanie? To sprawdzimy datę. No to taki było, upadek następował długo i powoli, natomiast zasadniczo skończyło się to 29 marca tego roku. A tego roku? A to tak. Może sprawdzimy powiedzmy od 1 lutego 2013. I zobaczymy, co tutaj się takiego działo, jeżeli to już było. To była takie długofalowa sytuacja, natomiast już ta decyzja we mnie dojrzała właśnie na tego 29 marca. Mm-hmm. No tak, tutaj widać właściwie to w progresjach, widać taki nowy etap w życiu i to po prostu musiało zostać zamknięte. No i też Saturn zrobił kwadraturę do węzłów księżycowych i właśnie ten Uran, co mi brakowało tego jednego aspektu Urana, to tak. Właśnie to jak najbardziej. To właśnie Uran po Słońcu sprawił, że wniósł taką radykalną zmianę w Pani życiu. Jeżeli coś, prawda, już Pani wcześniej nie pasowało w tym związku i Pani tak. się już długo z tym zbierała, to przyszedł tranzyt Urana, który definitywnie sprawił, no, to nawet zaskakująco dla mnie samej. Tak, bo Uran właśnie wnosi takie zaskoczenia. Tutaj Pani ma dokładnie ten tranzyt na 4 kwietnia, natomiast jeżeli Pani się rozstała 29 marca, to i tak pod wpływem Urana i tak. Także nie zawsze rozumiem, to działa to dokładnie. Dobry moment, tego dnia. Czy to dobry moment, tak musiało się stać, bo jeżeli Pani nie rozstałaby się właśnie na przełomie marca i kwietnia, to kolejna szansa do rozstania byłaby właśnie w listopadzie, a już taka definitywna i ostateczna to byłaby w styczniu przyszłego roku, więc jakby na to nie patrzył, po prostu i tak by nastąpiło. To zostajemy w nadziei na coś lepszego, nowego, tak? Tak, tak, bo ten Uran zabrał to, co już nie było w Pani życiu potrzebne, więc teraz w listopadzie proszę się spodziewać kolejnej miłej niespodzianki ze strony tego tranzytu i kolejna właśnie będzie jeszcze w styczniu. No i właśnie może jakaś nowa miłość na przełomie czerwca i lipca, także tutaj bardzo, bardzo pozytywnie. W tym roku. W tym roku, tak, tak, jak najbardziej. Wszystko w tym roku. Wszystko dzieje. Bardzo Pani dziękuję. Proszę. Pozdrawiam bardzo. Panią serdecznie. Ja również. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję Pani. Drodzy Państwo, jeżeli właśnie chcielibyście się dowiedzieć, co się wydarzyło w przeszłości, to też można sprawdzić, dlaczego akurat pewne wydarzenia miały miejsce akurat w danym okresie i czy rzeczywiście tak musiało być. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jaki aspekt planet był wówczas na niebie, to jeżeli tylko Państwo podacie mi datę lub też okres, kiedy mniej więcej to się działo, to oczywiście mogę to sprawdzić. To nie jest jakaś skomplikowana procedura, więc jak najbardziej można właśnie tutaj zrobić takie tranzyty wstecz. To nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli po prostu jesteście ciekawi, to możemy właśnie tutaj taki eksperyment zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o zaćmienie Słońca i horoskop Pani Jadwigi, to właśnie będzie ono miało tutaj, myślę, dosyć istotny wpływ. Dlaczego? Dlatego, że Pani Jadwiga ma Jowisza w 20 stopniu znaku byka. I to zaćmienie bardzo wpłynie na jej Jowisza, oprócz tego na oś descendent. I to zaćmienie wypadnie w jej 7 domu, co też właśnie może mówić o partnerstwie, o zmianach w małżeńskich. Więc gdyby Pani Jadwiga nie rozstała się z mężem na przełomie marca i kwietnia, to z całą pewnością rozstałaby się albo teraz, albo na kolejnych tranzytach Urana. Tak już musiało być. Także Pani Jadwigo, całkiem możliwe, że właśnie to zaćmienie Słońca wniesie jakiegoś nowego partnera, albo też może wnieść nowe możliwości, jeżeli chodzi o finanse, dlatego że Jowisz mówi o naszych zasobach finansowych, ale tu trzeba uważać przy Jowiszu, dlatego że jeżeli zaćmienie wypada na naszym Jowiszu, tak jak tu u Pani Jadwigi, to my możemy przeinwestować, dlatego że Jowisz mówi o przesadzie
kiedy działamy z wielkim rozmachem, a czasami no właśnie należałoby się troszeczkę wstrzymać z nadmiernymi wydatkami. Także trzeba uważać, żeby tutaj nie przesadzić, nie wziąć na siebie zbyt dużego kredytu, albo komuś nie pożyczyć zbyt dużej kwoty pieniędzy, albo nie kupić czegoś, prawda, zbyt drogiego. Natomiast z całą pewnością w Pani życiu pojawią się nowi ludzie, dlatego że tutaj mamy zaćmienie w siódmym domu, a siódmy dom mówi właśnie o partnerstwie, o relacjach z ludźmi. Także możliwe, że już wcześniej Pani spotka taką, można powiedzieć, bratnią duszę, dlatego że właśnie tutaj to zaćmienie będzie w siódmym domu i w dodatku blisko osi descendentu, czyli kontaktów z ludźmi. I teraz może wrócimy do horoskopu właśnie naszego zaćmienia. Czyli jak mamy zaćmienie na naszym Jowiszu, to uważamy przede wszystkim na finanse, bo możemy za dużo zainwestować. Cóż jeszcze? Jowisz mówi o wyższym wykształceniu, więc kto wie, może ktoś, kto ma właśnie zaćmienie Słońca na Jowiszu, zechce, przynajmniej podejmie decyzję o jakiejś nauce na uniwersytecie, czy też w ogóle o dokształcaniu się, albo przynajmniej zacznie się tematem interesować. Może być tak, że na swojej drodze można spotkać bardzo wpływowych, ważnych ludzi, którzy pomogą nam w naszej karierze, którzy pomogą nam, prawda, zaistnieć w świecie. Ale trzeba uważać z Jowiszem właśnie, żeby nie przesadzić, dlatego że możemy zbyt dużo wydać pieniędzy, możemy komuś dać zbyt duży kredyt zaufania. Cóż jeszcze, Jowisz odpowiada również za sądownictwo, więc musimy uważać, bo prawda, możemy tutaj wplątać się w jakieś kłopoty prawne, po prostu poprzez przesadę możemy ściągnąć na siebie kłopoty prawne. Ale może to się tak zrealizować, zwłaszcza tutaj u osób spod znaku strzelca, które bardzo często na swojej drodze poszukują, można powiedzieć, takich mentorów i osób, które będą dla nich takim duchowym przewodnikiem. To właśnie, jeżeli komuś wypadnie zaćmienie Słońca na Jowiszu, to może takiego właśnie duchowego przewodnika na swojej drodze spotkać. Także tak to wygląda w przypadku Jowisza. Jeżeli komuś wypadnie zaćmienie na Słońcu, no to właściwie mamy tutaj podwójną koniunkcję albo, prawda, opozycję lub kwadraturę. Jeżeli jest to inny aspekt, na przykład trygon czy sekstyl, to już troszkę lepiej. Wtedy te zmiany nie będą tak gwałtowne. Natomiast jeżeli mamy koniunkcję, czyli osoby spod znaku byka, to one same będą wymuszały zmiany w otoczeniu. To one same będą sprawcą tego emocjonalnego zamieszania. Bo właściwie my na zaćmieniu czujemy takie emocjonalne, po prostu wewnętrzne zamieszanie, gdzie właściwie zupełnie nie poznajemy samych siebie. Czujemy się dziwnie, czujemy się inaczej, chcielibyśmy zrobić coś innego, coś zmienić w swoim życiu, pozbyć się jakichś, prawda, czy to niepotrzebnych już znajomości, czy... O, mamy połączenie anonimowe, zapisuję dane. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja, dzień dobry Pani. Ja chciałem ogólnie i w sferze uczuciowej. Dobrze, już patrzymy, tylko sobie wprowadzę Pana dane. Cóż tutaj dobrego Pana czeka? No i finanse jakby. Mhm. No to tutaj akurat sprawy uczuciowe i finanse bardzo się ze sobą wiążą, dlatego że za to odpowiada planeta Wenus. Także jedno idzie w parze z drugim. Zaraz zobaczymy, jak tutaj u Pana to wygląda. Tak, muszę zmienić datę, bo tam cofnęłam datę. I cóż my tutaj takiego mamy? Widzę, że tak, przede wszystkim w tym miesiącu, nie wiem, czy Pan się wybiera jeszcze w jakąś podróż i to w najbliższych dniach?
No tak. Właśnie, i to pewnie będzie bardzo jakaś taka fajna podróż, która bardzo, bardzo, raz, że panu się spodoba i pan się tam świetnie będzie czuł w tej podróży, to wniesie nowe znajomości, nowe pomysły, także pan, można powiedzieć, wróci no, z głową pełną pomysłów z tej podróży. Natomiast tak, jak pan już z tej podróży wróci, to od razu pan się zabierze przede wszystkim do pracy, bo zaznaczają się lepsze finanse przy panu w czerwcu i załatwianie różnego rodzaju spraw. I to absolutnie na różnym polu. I czy to będą sprawy związane z rodziną, czy z pracą, czy jakieś formalności wszelkiego rodzaju. I teraz tak, pan pytał o miłość, więc tutaj mi się pokazuje w drugiej połowie czerwca bardzo dobry układ, jeżeli chodzi właśnie o miłość. Więc jeżeli pan szuka miłości, szuka pan partnerki, to jak najbardziej jest szansa, że właśnie w drugiej połowie czerwca pan taką miłość znajdzie. Natomiast jeżeli pan już jest w stałym związku, to rzeczywiście można powiedzieć, że nastąpi rozkwit uczuć, rozkwit miłości. Także tutaj zależy. Nie, samotny. To ta samotność całkiem możliwe, że się zakończy właśnie z końcówką czerwca, dlatego że no, rzeczywiście to są bardzo dobre układy na miłość. I rzeczywiście w kolejnych miesiącach, bo tak, lipiec może niewiele wniesie, oprócz dobrego humoru i może troszkę lepszych finansów. Natomiast tak, w sierpniu rzeczywiście znowu się pokazuje dobry tranzyt Jowisza do Księżyca, co właśnie może mówić o dobrym uczuciu, o dobrej miłości i zadowoleniu ze spraw uczuciowych. Druga połowa września również bardzo dobrze tutaj zaznacza się, jeżeli chodzi i o finanse, i o miłość. Także jeżeli pyta pan, kiedy się poprawią finanse, to zdecydowanie poprawią się właśnie pod koniec września. Natomiast co się tutaj jeszcze zaznacza? Całkiem możliwe, że ta poprawa finansów znowu będzie związana z jakąś podróżą. I być może poprzez podróż będzie pan po prostu zarabiał pieniądze. Tak tutaj się to pokazuje. Natomiast tutaj jest takie ostrzeżenie, żeby w podróż jechać raczej z końcem września, natomiast nie na początku października, dlatego że na początek października już jest tranzyt Saturna do Merkurego, który zawsze mówi, tak jak dzisiaj mamy, o utrudnieniach w podróży, więc jeżeli pan wyjedzie w październiku, po prostu no, nie uzyska pan tego, co pan będzie sobie prawda, planował. Cóż mamy tutaj jeszcze takiego? Dosyć spokojny będzie listopad, natomiast grudzień znowu to będzie bardzo dobry miesiąc i pod względem finansowym, i pod względem uczuciowym. Natomiast styczeń i nowy rok przyniesie takie jakieś pomysły odnośnie właśnie miejsca zamieszkania. Być może jakaś przeprowadzka, może jakiś remont. A kto wie, może jeżeli pan właśnie rzeczywiście spotka miłość, to zechce pan zamieszkać razem z partnerką. Także to ewentualnie po nowym roku takie wydarzenia mogą mieć miejsce. Luty też dobry pod względem miłości, natomiast początek marca znowu pokazuje się podróż i będzie to dosyć korzystna podróż. Cóż dalej, kwiecień znowu dobry na miłość, także jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to tutaj wszystko się widzę dobrze, bardzo dobrze wręcz układa. Natomiast tak, z końcem kwietnia 2014 roku znajdzie się pan pod bardzo silnym wpływem planety Neptun. Co może mówić o tym, że pana życie zwolni, dlatego że pan wpadnie w bardzo taki romantyczny nastrój i rzeczywiście tutaj można przeżyć bardzo taką głęboką duchową miłość i można bardzo być, prawda, zakochanym i przeżywać ten stan zakochania. Natomiast Neptun daje też pewnego rodzaju odrealnienie, spowolnienie wielu spraw, zwłaszcza na polu zawodowym. Wówczas obowiązki jakoś tak, nawet jeśli mamy pracę, to jakoś tak się okaże, że inni wykonają ją za nas, że nie musimy się wiele, prawda, wysilać, że jest jakoś tak spokojnie, lekko w tej pracy, a my się możemy skupić, prawda, na naszych marzeniach, na rozwoju duchowym, bo to jest też dobry czas na to, czy właśnie przede wszystkim na miłość, dlatego że Neptun właśnie mówi o takiej bardzo, takiej głębokiej, romantycznej, duchowej miłości, więc jeżeli chodzi o sprawy miłosne, widzę, że tutaj planety bardzo będą panu sprzyjały w najbliższym czasie i nie widzę tutaj żadnych złych tranzytów, które mogłyby zapowiadać, że tej miłości nie będzie, albo że
prawda, coś tu się takiego niedobrego wydarzy. Natomiast ja jeszcze tutaj patrzę na Pana horoskop właśnie pod kątem naszego zaćmienia. Nie znamy godziny urodzenia, więc nie można wziąć pod uwagę domów horoskopu. Natomiast jeżeli chodzi o układ planet, to ewentualnie na co Pan powinien zwrócić uwagę, to tutaj właśnie Jowisz i Pluton. Dlatego, że to zaćmienie utworzy kwadraturę do właśnie Jowisza, przede wszystkim Jowisza. To może mówić właśnie o tym, że tak, mogą przyjść pieniążki, może Pan też mieć taką żyłkę do hazardu, jeżeli Pan nie jest hazardzistą, to nagle Pan w najbliższych dniach stwierdzi, że jednak Pan no, chciałby spróbować szczęścia właśnie w różnego rodzaju grach losowych. No ale też trzeba uważać na zbędne wydatki, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, właśnie zaćmienie, które dotyka w jakiś sposób Jowisza w naszym horoskopie, może sprawić, że po prostu wydamy za dużo pieniędzy. Także tutaj trzeba zachować dużą ostrożność, bo Jowisz zawsze pcha nas w stronę przesady. I wróćmy do zaćmienia. Także jeżeli chodzi o zaćmienie na Słońcu, to właściwie to dotknie bardziej dotyka nas samych, naszego sposobu myślenia, naszego sposobu odbierania świata, no i naszych spraw zawodowych, dlatego że Słońce mówi o tym, jacy my jesteśmy przede wszystkim właśnie w pracy, a Księżyc powie o tym, jak się zachowujemy w gronie rodzinnym. Więc jeżeli ktoś jest spod znaku byka, skorpiona, lwa albo wodnika, zwłaszcza z przełomu drugiej, trzeciej dekady, to może się spodziewać dużych zmian na polu zawodowym. I o ile byki same będą wymuszały te zmiany, po prostu tak wewnętrznie poczują, że coś muszą w swoim życiu zawodowym zmienić, o ile to skorpiony, lwy i wodniki będą w troszkę trudniejszej sytuacji, dlatego że to sytuacja z zewnątrz sprawi, że właśnie ich życie zawodowe ulegnie dosyć dużej zmianie, gwałtownej zmianie, której one się w ogóle tego nie spodziewają, więc właśnie przede wszystkim skorpiony, lwy i wodniki z przełomu drugiej, trzeciej dekady powinny zwrócić uwagę na to, co się będzie działo w najbliższym tygodniu, dlatego że los może zesłać Wam bardzo duże niespodzianki, duże zawirowania w pracy, może wnieść nowe możliwości, może jakąś ciekawą, nową propozycję pracy. Także no, trzeba mieć tutaj oczy otwarte, szeroko i patrzeć, obserwować, co się dzieje. Dobrze by było się troszkę zdystansować do tych wydarzeń, ale wiem, że to będzie to dosyć trudne. Natomiast jeżeli zaćmienie Słońca w jakimś stopniu dotknie Księżyca w naszym horoskopie, to wtedy mamy zupełnie inną sytuację, dlatego że wówczas zmienia się nasza sytuacja rodzinna, albo my chcemy zmienić tę sytuację, więc jeżeli jesteśmy samotni, to prawda, możemy spotkać miłość, chociaż o tym jeszcze powiem, bo tutaj bardziej trzeba brać pod uwagę zaćmienie do Marsa i Wenus, i to też w zależności od płci właściciela horoskopu. Ale może też takie zaćmienie właśnie mówić o zmianach w rodzinie, może spowodować jakieś takie kłótnie w rodzinie, rozstanie, może nawet decyzję o rozwodzie, ale może też właśnie być zupełnie na odwrót, może będzie chodziło o to, że w rodzinie będzie wiadomość o ciąży albo prawda, wiadomość o zaręczynach, o ślubie, więc jak widzimy, to się bardzo różnie może zrealizować, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Natomiast jakby na to nie patrzył, będziemy w zupełnie takim odmiennym stanie emocjonalnym niż zazwyczaj. Więc to jest przede wszystkim istotne. Cóż jeszcze się może wydarzyć, kiedy zaćmienie dotknie naszego Księżyca? Możemy mieć problemy z kobietami, jako że właśnie Księżyc oznacza kobiety w naszym życiu, więc możemy mieć problem z nadopiekuńczą matką albo siostrą, czy prawda, ciotką, babcią. Te kobiety w rodzinie mogą być dla nas prawda, niemiłe, albo to my właśnie będziemy tymi agresorami i my będziemy krzyczeć na te nasze prawda, biedne mamy, babcie, ciocie. Prawda, siostry, kuzynki, więc to się może właśnie tak też zrealizować. To zależy oczywiście od naszego horoskopu i co my tam mamy. Także tutaj przede wszystkim będą jakieś zmiany na polu rodzinnym i dotyczącym kobiet i ewentualnie dzieci. Także dlatego, tak jak wspomniałam, może dowiemy się o tym, że w rodzinie pojawi się dziecko. Natomiast jeżeli
zaćmienie Słońca w jakiś sposób dotknie Merkurego w naszym horoskopie, no to możemy się spodziewać nagłych wiadomości, bardzo zaskakujących, które może wręcz nawet nami wstrząsną. Oczywiście po kilku dniach otrząśniemy się, prawda, z tych emocji i wszystko wróci do normy, bo zaćmienie wnosi nowe możliwości. Można tak powiedzieć, że też pokaże prawdę o nas samych, o naszych uczuciach. I po kilku dniach takiego emocjonalnego zawirowania wszystko wraca do normy i dopiero po kilku dniach się okazuje, co tak naprawdę wnosi to zaćmienie. Czy rzeczywiście te szanse, które się pojawiły na zaćmieniu, są realne, czy też był to po prostu tylko taki chwilowy, emocjonalny zawrót głowy, z którego niewiele wynika. Także pamiętajmy, żeby nie tracić głowy właśnie podczas tego zaćmienia. Więc jeżeli mamy takie zaćmienie na Merkurym, to z pewnością dotrą do nas jakieś takie no, zaskakujące, wręcz szokujące informacje, więc nie panikujmy, nie przerażajmy się od razu, bo po kilku dniach może się okazać, że to jest wszystko nieprawdą, albo że no, nie taki diabeł straszny, jak go malują, albo nasze wyobrażenia o tej wiadomości, o tej sprawie wcale nie są takie złe, jak z początku nam się zdawało. Więc przede wszystkim nie wpadajmy tutaj w panikę, w popłoch, bo nie warto. Mogą to być oczywiście bardzo pozytywne informacje. Tutaj też trzeba uważać, żeby nie popaść prawda, w nadmierny optymizm, w euforię radości, bo po kilku dniach, kiedy to zaćmienie już się rozejdzie, wówczas rzeczywiście okaże się, cóż takiego ono nam tak naprawdę przyniosło. Natomiast w trakcie, czyli około tego 10 maja, to my będziemy w emocjonalnym amoku i właściwie trudno będzie nam racjonalnie ocenić, czy te nowe szanse, one istnieją faktycznie, czy to jest tylko prawda chwilowe takie zawirowanie. Także spodziewajmy się, jeżeli mamy zaćmienie na Merkurym, różnego rodzaju wiadomości, ale może się tak też złożyć, że wyjedziemy zupełnie niespodziewanie w jakąś podróż, dlatego że no, Merkury to przede wszystkim patron właśnie podróży, więc może się okazać, że wyruszymy w podróż, może się zdarzyć, że ubijemy jakiś intratny interes, dlatego że Merkury również mówi o handlu, także jest to bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które zajmują się zawodowo handlem, bo tutaj może się okazać, że mogą ubić jakiś bardzo taki intratny interes. Jeżeli ktoś uczy się języków obcych albo ktoś od dawna zwlekał z rozpoczęciem nauki języka, to właśnie może jak przyjdzie to zaćmienie i dotknie ono Merkurego w Państwa horoskopie, to nagle Państwo zaczniecie uczyć się jakiegoś języka obcego. To tak też się może zrealizować. Także widzimy, tutaj są różnego rodzaju możliwości. I jeżeli zaćmienie w jakiś sposób dotknie Wenus w naszym horoskopie, no to tutaj trzeba powiedzieć, że inaczej się to realizuje w horoskopach mężczyzn, inaczej u kobiet, dlatego że całkiem możliwe, że mężczyzna spotka bardzo ważną kobietę w swoim życiu, która stanie się jego partnerką i na zaćmieniu mężczyzna może spotkać zupełnie inny typ kobiety niż sam preferuje, bo jeżeli na przykład mężczyzna preferuje, prawda, wysportowane kobiety, które bardzo dbają o swój zdrowy tryb życia, to nagle może się okazać, że spotkają kobietę i bardzo się w niej zakochają, kobietę, która jest odludkiem, która właściwie spędza całe dni przed komputerem, a wyciągnąć ją na jogging to graniczy z cudem, ale się okaże, że tak bardzo się zakocha w tej kobiecie, że nie będzie mu zupełnie przeszkadzało to, że akurat ona nie podziela jego sportowych pasji. Więc tak to się może zrealizować. Także możemy spotkać osobę, która będzie zupełnie inna niż my sami, ale właśnie ta osoba może nas bardzo rozwinąć i może to być taki wybuch takiej nagłej, zupełnie niespodziewanej miłości. No i Wenus to oczywiście finanse, więc dobrze by było zwrócić uwagę na to, jak się mają nasze finanse, na to, co raczej musimy zwrócić uwagę, to na co wydajemy pieniądze, bo może się okazać, że wydamy na coś, co nam jest do niczego niepotrzebne, więc trzeba tutaj uważać właśnie, ponieważ Wenus jest tutaj w znaku bliźniąt, więc przede wszystkim możemy, znaczy Wenus oczywiście w zaćmieniu, tak, bo trzeba też spojrzeć, jakie planety podczas zaćmienia są w jakich znakach, więc tutaj mamy akurat Wenus w bliźniętach, więc przede wszystkim możemy wydać na sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe przede wszystkim,
I możemy, prawda, przepłacić, albo mamy sami już 5 telefonów komórkowych, a akurat no, kupimy kolejny. Także to tak, jeżeli ktoś będzie miał zaćmienie na Wenus. U kobiet to się troszkę inaczej zrealizuje, dlatego że owszem, kobiety też mogą spotkać ważne kobiety na swojej drodze. Mogą to być bardzo ważne przyjaźnie. Można spotkać rzeczywiście takie kobiety, które staną się naszymi przyjaciółkami na lata i które również w jakiś sposób będą od nas zupełnie inne, ale to właśnie ta inność wniesie duże ożywienie, wniesie nowe możliwości. Także jak widzimy, u kobiet się to trochę inaczej realizuje, inaczej u mężczyzn. I podobnie jest, jeżeli zaćmienie Słońca wypadnie na Marsie w naszym horoskopie. I znowu tutaj u mężczyzn to przede wszystkim jest walka z innym mężczyzną. Można tutaj powiedzieć, że to jest taka męska konfrontacja. Najczęściej realizuje się to tak, że mężczyzna konfrontuje się ze swoim szefem, albo jeżeli sam jest szefem, to akurat trafi na podwładnego, który będzie, prawda, wyjątkowo krnąbrny i będzie sprawiał wyjątkowe problemy i trzeba będzie po prostu albo tę osobę zwolnić, albo jakoś, prawda, no, postarać się nad nią zapanować, tak żeby ona wykonywała polecenie tego szefa, a nie swoje własne i prawda, nie podburzała zespołu. Więc u mężczyzn to właśnie się realizuje poprzez konfrontację z drugim mężczyzną na zasadzie właśnie takiej walki, na zasadzie często kłótni, awantury. Więc jak widzimy, to jest dosyć takie no, trudne dla mężczyzn. Oczywiście może też mówić o tym, że nawet leniwy mężczyzna nagle zechce zejść z kanapy i prawda, pomyśli o tym, żeby uprawiać sport. Może się zdarzyć, że nagle, prawda, jego partnerka wyciągnie go z domu, prawda, czy na jakiś spacer, czy zapisze na siłownię, na basen. Może się to właśnie zrealizować poprzez sport, albo mężczyzna, nawet jeżeli ma spokojne usposobienie i raczej ostrożnie prowadzi samochód, to pod wpływem tego zaćmienia nagle stwierdzi, że on kocha szybką jazdę samochodem i prawda, niebezpieczną jazdę, więc też trzeba tutaj bardzo, bardzo uważać, bo pod wpływem zaćmienia dostajemy taki chwilowy impuls, taki zastrzyk energii, który niekoniecznie nam będzie służył, więc tutaj musimy dobrze się zastanowić nad tym, co robimy, chociaż tutaj no, logika to może po prostu nie zadziałać. Natomiast u kobiet się to realizuje nieco inaczej. Kobiety nie będą walczyły z mężczyznami, więc jeżeli to zaćmienie wypadnie na Marsie w horoskopie kobiety, to można powiedzieć, że taka kobieta ma szansę spotkać mężczyznę swojego życia i to takiego mężczyznę zupełnie z innego kręgu kulturowego, więc jeżeli marzyła o tym, żeby spotkać księcia z bajki, który prawda, jest przystojny, bogaty, no to rzeczywiście takie zaćmienie może przynieść spełnienie takiego marzenia. Albo jeżeli kobieta prawda, sama prawda, jest piękna, zadbana i jeszcze bogata, to może nagle zakochać się prawda, w panu, który przyjdzie instalować telewizję kablową lub też naprawić cieknący kran. Także to się może zrealizować również i w taki sposób. Po prostu spotyka się osobę, która jest zupełnie inna niż my sami. Więc to może wnieść, no, myślę, ciekawe ożywienie, ale może sprawić też kłopoty. Więc kobiety tutaj, no, myślę, że dosyć ciekawie mogą przejść ten zaćmienie Słońca, jeżeli właśnie wypadnie to na ich Marsie w horoskopie. No i oczywiście kobiety również ruszają się z kanapy, decydują się na odchudzanie, na sport. Nawet jeżeli tego nie lubią, to nagle jakoś tak albo koleżanka zachęci właśnie do uprawiania sportu, albo sama kobieta spojrzy w lustro, stwierdzi, że źle wygląda, że jest, prawda, ma troszkę kilogramów zbędnych i należałoby to na wiosnę zrzucić. Więc może się to również tak zrealizować, no niekoniecznie, prawda, tutaj może dojść do jakiegoś dziwnego romansu, także to też o tym uprzedzam, bo może, prawda, panie słuchają i może już myślą, że no 10 maja to, prawda, zakochają się w kimś zupełnie innym, a tu się okaże, że po prostu to się, ta energia zrealizuje się troszkę inaczej, mianowicie poprzez po prostu aktywność sportową. No i panie również nagle zaczynają jeździć bardzo niebezpiecznie, szybko samochodem,
Także tutaj akurat to się niewiele różni od tego, jak takie zaćmienie Słońca na Marsie przeżywają właśnie mężczyźni. Cóż nam jeszcze zostało? Jowisza omówiłam, więc mamy jeszcze Saturna, którego nikt nie lubi i wielu astrologów mówi, że najlepiej to tego Saturna wyłączyć z programu astrologicznego i w ogóle na niego nie patrzeć i się nie przejmować. No niestety nie da się, to znaczy da się wyłączyć Saturna z programu, ale no, on jest ważny, więc no, nie można wyeliminować go z analizy horoskopu. Saturn reprezentuje przede wszystkim struktury, prawo, więc jeżeli zaćmienie Słońca wypadnie na Saturnie w naszym horoskopie lub też w jakiś sposób tego Saturna dotknie przez różnego rodzaju aspekty, wówczas możemy mieć ochotę złamać prawo, albo jeżeli od jakiegoś czasu nie jesteśmy uczciwi, to rzeczywiście na tym zaćmieniu Słońca mogą wyjść na jaw wszelkiego rodzaju problemy prawne i być może czeka nas po prostu no, surowa kara za to, co wcześniej robiliśmy. Także tutaj trzeba uważać przede wszystkim, żeby nie popaść w konflikt z prawem. I mamy kolejne połączenie anonimowe, zapisuję dane. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, ja chciałam się dowiedzieć, bo 9 maja mam spotkanie w sprawie pracy, wyjazdu do Niemiec. Chciałabym wiedzieć, czy coś z tego będzie. A zaraz zobaczymy. I jeszcze przy okazji może mi Pani powiedziała, czy jakieś zmiany w uczuciach mnie czekają w tym roku, a może w najbliższym. Dobrze, zaraz zobaczymy, co tutaj... Będzie 9 maja, więc zaraz zobaczymy, jak tutaj to wygląda pod względem tego zaćmienia, bo właśnie ono może wnieść dużo. A dlaczego mi tutaj Legnicy nie chce pokazać? Ja mam na 12. Momencik, bo coś tutaj źle wpisałam. No właśnie. I teraz zobaczymy tranzyty, coż tu się będzie działo. Może najpierw rzucę okiem na horoskop, czy w jakiś sposób to zaćmienie będzie wpływało. Zrobi trygon do Merkurego, czyli rzeczywiście tutaj jakaś podróż może być. I to nawet całkiem udana podróż. Nie widzę, żeby tutaj Pani miała... I tak, u Pani wypadnie to w drugim domu, co też może mówić o zmianie w finansach, więc rzeczywiście tutaj ta podróż już takie jest pierwsze wskazanie, że całkiem możliwe, że ona dojdzie do skutku. 9 maja, bardzo dobrze, pójdzie Pani bardzo dobrze na tej rozmowie, będzie Pani bardzo zadowolona, dlatego że właśnie 9 maja Jowisz robi kwadraturę do Pani ascendentu, Pani podała swoją godzinę urodzenia, więc to możemy dokładnie stwierdzić. Także proszę tutaj spokojnie iść na tę rozmowę, wszystko będzie dobrze. Natomiast tak, rzeczywiście widać bardzo duże zmiany ogólnie w Pani życiu, więc ta podróż i wyjazd za tę granicę odmieni zupełnie Pani życie. Na plus, więc proszę się spodziewać bardzo dużych zmian, dlatego że Uran utworzy koniunkcję ze Słońcem, a dosłownie kilka dni później będzie miała Pani kwadraturę Plutona do Słońca. To są bardzo silnie transformujące tranzyty. Można wręcz powiedzieć, że Pani kariera zawodowa kompletnie wywróci się do góry nogami, ale na plus, dlatego że już w czerwcu widać przy Pani zdecydowanie lepsze finanse. Natomiast Jowisz przejdzie przez Imum Seli Pani horoskopu, więc całkiem możliwe, że ten wyjazd będzie też związany z jakimiś sprawami mieszkaniowymi, całkiem możliwe, że albo rodzinnymi, więc być może tutaj trzeba będzie albo może sprzedać mieszkanie, albo przynajmniej pomyśleć o tym, jak tutaj te relacje rodzinne sobie ułożyć właśnie w kontekście tego wyjazdu za granicę. Cóż takiego się jeszcze pokazuje? No właśnie, zmiany rodzinne, więc całkiem możliwe, że pod koniec czerwca zdecyduje się Pani właśnie na jakąś przeprowadzkę, już możliwe, że na stałe, bo Pani po prostu sobie tam całkiem możliwe, że ułoży życie, bo to są tak bardzo silnie zmieniające życie tranzyty, że po prostu zaraz zobaczy, jak tam te Niemcy pasują do Pani, ale tutaj się zapowiada naprawdę dobrze. I całkiem możliwe, że Pani po prostu już tam wyemigruje na stałe. I ten wyjazd byłby już w czerwcu?
Wyjazd może być w maju, może być w czerwcu. Może być bardzo szybciej niż się pani spodziewa. Mhm. Także wyjazd to szybciutko będzie, tak. I pieniądze też już będą w czerwcu z tego, z tej pracy tam. I patrzę, czy są jakieś niekorzystne tranzyty na najbliższy czas. To niczego takiego nie widzę, oprócz tego, że właśnie są duże, duże zmiany właśnie na polu rodzinnym i mieszkaniowym, i jak również zawodowym. Także rzeczywiście bardzo duże zmiany i te zmiany zaczną się teraz, ale one będą jeszcze tak sukcesywnie szły przez jesień 2013 roku, jak również w styczniu i w lutym przyszłego roku. Tutaj również jest szansa na bardzo duże zmiany. Także te zmiany to będzie cały taki proces, który rzeczywiście kompletnie zmieni pani życie. A jeszcze teraz zobaczymy, jak w ogóle prawda, nasi zachodni sąsiedzi mają się do pani horoskopu i czy będzie pani tam dobrze. Bo może jeśli nie tam, to lepiej gdzie indziej, póki jeszcze jest okazja. I póki pani nie wyjechała, cóż takiego tutaj mamy? Dobrze. To jest duży kraj, a w jaki region pani wyjeżdża? Może pani zdradzić? To jest przy granicy z Francją, bardziej tak na południe, południowy. Bardzo dobrze, tak już koło Luksemburga, tak? Bardziej. Wiem, czyli... że koło Karlsruhe, coś takiego. Karlsruhe, tak. To jest dobre miejsce dla pani, bo tutaj blisko przechodzą linie i Słońca z Księżycem i z drugiej strony linia Wenus i będzie tutaj jeszcze pani miała północny węzeł księżycowy na descendencie. To też dobrze, więc może pani liczyć, że spotka pani tam po prostu pomocnych ludzi, którzy bardzo będą panią wspierać i będą pomagać. Więc tutaj to jest dobre miejsce dla pani, jak najbardziej tak. A północ Niemiec też jest jakieś miejsce dobre? Północ Niemiec już troszkę gorzej, dlatego że w północnych Niemczech ma pani tutaj przede wszystkim linię Urana, więc tam może pani wyjechać na krótko, zarobić pieniądze i przenieść się gdzie indziej. I oprócz tego ma pani tutaj linię Plutona, co też może mówić o tym, że może pani po prostu tam spotkać ludzi, którzy panią oszukają i wykorzystają, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No chyba, że... A pani mówiła, że koło Luksemburga dobre miejsce jeszcze, tak? Tak, koło Luksemburga też byłoby dobrze. Koło Saarbrücken, właśnie Kaiserslautern może też być. Natomiast jeżeli północne Niemcy, to północno-wschodnie, na przykład Rostock też byłby dobry. Tutaj północno-wschodnie Niemcy. Chociaż tu jest linia Saturna, ale ona mówi też o ciężkiej pracy, ale i o Wiszowo mówi, że byłyby z tego pieniądze. Ale myślę, że dużo łatwiej, lżej i przyjemniej będzie właśnie tam, gdzie pani się wybiera. Także dobre miejsce, dobry kierunek. I bardzo duże zmiany w pani życiu, bardzo duże. I na dobre? Na dobre. Także proszę się tych zmian absolutnie nie bać, bo tutaj tylko jestem, może by mi pani powiedziała, czy ja w końcu się odważę zostawić męża. A to całkiem możliwe. Przy tak rewolucyjnych zmianach w pani życiu, zaraz zobaczymy tutaj, bo no tak jak poprzednia pani, która dzwoniła, właśnie na tranzycie Urana po Słońcu się rozstała z mężem. A pani też ma dokładnie taki sam. Więc całkiem możliwe, że jak pani wyjedzie, to zdecyduje się właśnie na rozstanie z mężem i ma pani oprócz tego jeszcze dosyć silne tranzyty do Księżyca, a Księżyc mówi o rodzinie, więc całkiem możliwe, że z mężem się pani rozstanie. No, możliwa jest taka szansa na przykład pod koniec czerwca i mamy tutaj kolejną taką szansę na rozstanie, to będzie początek października 2013 i później jeszcze początek grudnia, więc jakby na to nie patrzył, mamy tutaj dosyć takie duże zmiany, jeżeli chodzi właśnie o sprawy rodzinne, więc całkiem możliwe, że uda się pani zebrać na odwagę i rozwieść się z mężem. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, co Was czeka w najbliższym czasie i jakie są dla Was korzystne miejsca, jeżeli wybieracie się za granicę, to ja zapraszam, ale na razie za chwilkę zaproszę Państwa na króciutką przerwę i przypominam również o telefonach z całego świata. Także jeżeli Państwo właśnie mieszkacie za granicą i chcielibyście się dowiedzieć, czy właśnie to miejsce, które wybraliście, jest dla Was korzystne, a może lepiej wyjechać gdzie indziej, bo się Wam tam po prostu nie układa, to dzwońcie +48 22 463 42 78. Przygotujcie sobie kartę kredytową, dlatego że po połączeniu trzeba podać dane karty. Dane są weryfikowane, a następnie jesteście Państwo przełączani tutaj
do mnie bezpośrednio na wizję i rozmawiamy przez 10 minut. Koszt takiej rozmowy to 50 zł. Wówczas rozwieją się Państwa wątpliwości odnośnie tego, czy dobrze zrobiliście wyjeżdżając za granicę, bo może się akurat tak złoży, że macie świetny horoskop na Polskę. No i może lepiej wracać do kraju, a nie na siłę próbować szczęścia za granicą, skoro tam się po prostu nie wiedzie. Więc czekam na Państwa telefony, a ja w tej chwili zapraszam Państwa na króciutką przerwę.